wielu z Was zgodzi się, że archeologia to fascynująca nauka, która odsłania wiele cennych informacji o naszej przeszłości. Mimo że ludzie od dawna poszukują starożytnych artefaktów, badacze nadal regularnie dokonują nowych odkryć. Ten filmik przedstawi Wam najciekawsze odkrycia archeologiczne minionego roku. Zostaw łapkę w górę i napisz komentarz "skarb", a przypnę Ci serduszko. Oglądaj do samego końca, żeby poznać najbardziej tajemnicze starożytne artefakty. Trudno wyobrazić sobie, jak wyglądali ludzie za życia na podstawie ich szczątków, ale dzięki nowoczesnej technologii i wysiłkom artystów jest to możliwe. Szwedzki artysta sądowy Oscar Nilsson zdołał zrekonstruować wygląd kobiety, która żyła w epoce brązu. Użył do tego tomografii komputerowej, gliny i innych narzędzi. Oryginalne szczątki użyte do rekonstrukcji pochodziły od kobiety znalezionej w 1997 roku podczas wykopalisk w kamieniołomie Aberlargy w Szkocji. Szczątki te były przechowywane w Muzeum Kilmartin. Analiza radiowęglowa pomogła naukowcom ustalić, że kobieta żyła między 1500 a 2200 lat przed naszą erą i zmarła w wieku 20 lat. W 2023 roku pracownicy muzeum postanowili spróbować odtworzyć wygląd starożytnej kobiety. W tym celu zaprosili artystę Oscara Nilssona, który zgodził się wziąć udział w tym interesującym projekcie. Przed przystąpieniem do rekonstrukcji Nilsson przeprowadził tomografię komputerową czaszki i wydrukował uzyskany model na drukarce 3D. Ponieważ czaszka nie była kompletna, artysta musiał również odtworzyć brakującą dolną szczękę. Następnie Nilsson zaczął formować mięśnie twarzy z elastycznej gliny na podstawie dostępnych danych o młodej kobiecie. Po tym artysta pracował nad anatomicznymi cechami twarzy, wybierając odcień skóry oraz strukturę i kolor włosów. Ostatecznie Nilsson stworzył imponująco realistyczną rekonstrukcję kobiety z epoki brązu, która teraz jest wystawiona w szkockim Muzeum Kilmartin. W roku 2023 archeolodzy z Czech odkryli zaginiony grobowiec starożytnego egipskiego wysokiego urzędnika o imieniu Tepes, który żył około 4400 lat temu. Ten grobowiec został po raz pierwszy otwarty przez francuskiego archeologa Auguste Mariette w XIX wieku, ale wówczas nie można było przeprowadzić kompleksowych badań i ostatecznie grobowiec znów zniknął w piaskach pustyni. Współcześni archeolodzy wiedzieli o odkryciu Marietta, więc postanowili ponownie odkryć zaginiony grobowiec. Według liderów badań poszukiwania były bardzo trudne i trwały kilka lat. Miejsce pochówku Tepesa udało się zlokalizować dzięki szczegółowym zdjęciom satelitarnym obszaru i studiowaniu starych map. Tepes był wielkim zarządcą służącym faraonowi Neferirkare Kakai. Był bardzo wpływową osobą, dlatego jego mastaba została zbudowana w pobliżu piramid faraonów V dynastii w Abusir. Wymiary grobowca Tepesa to 42 na 22 metry, z wysokością ponad 4 metrów. Mimo że komora grobowa wpływowego urzędnika została częściowo splądrowana w przeszłych wiekach, archeologom udało się odkryć kilka artefaktów, w tym ceramikę, różne przedmioty rytualne, a nawet pierwszy przykład zmumifikowanej ryby. Najważniejsze jest to, że dobrze zachowana mumia Tepesa wciąż znajdowała się w otwartym sarkofagu. Odkrycie tego grobowca jest bardzo ważnym wydarzeniem dla egiptologii, ponieważ Tepes miał znaczące znaczenie w historii starożytnego Egiptu. Podczas eksploracji jaskini Giri, znajdującej się w południowo-wschodniej części malezyjskiego stanu Sarawak, międzynarodowy zespół archeologów odkrył unikalne malowidła skalne. Te malowidła wzbudziły szczególne zainteresowanie, ponieważ przedstawiały sceny bitewne. Chociaż archeolodzy wcześniej znajdowali malowidła na ścianach jaskiń w Malezji, te głównie przedstawiały wzory geometryczne, a także zwierzęta i ludzi zajmujących się polowaniem i innymi czynnościami. W jaskini Guiri uchwycone zostały zupełnie inne sceny. Malowidła przedstawiały mężczyzn w nakryciach głowy, uzbrojonych w różne bronie i tarcze. Takie obrazy nie są typowe dla tego regionu, więc naukowcy postanowili przeprowadzić datowanie radiowęglowe znalezisk. Badania wykazały, że malowidła w Giri powstały w XVII do XIX wieku.
Obecnie w pobliżu jaskini żyje rdzenne plemię Bidajuch. Po rozmowie z naukowcami podzielili się oni informacją, że w tym okresie miejscowi mieszkańcy byli narażeni na zbrojne ataki innych ludów, a jaskinia Guiri służyła im za schronienie. Mimo trudności Bidajuch udało się odeprzeć napór kilkuset uzbrojonych najeźdźców próbujących dostać się do jaskini i ostatecznie obronić swoje terytorium. Odkrycie malowideł w jaskini Guiri pomogło naukowcom lepiej zrozumieć historię kolonizacji regionu i poznać wcześniej nieznany zbrojny konflikt. W ramach projektu dokumentowania i mapowania gęstych lasów rezerwatu ekologicznego Balamku w Meksyku naukowcy odkryli nieznane wcześniej miasto cywilizacji Majów. Ruiny zostały przypadkowo znalezione na zdjęciach w wysokiej rozdzielczości wykonanych przy użyciu technologii LIDAR. Ta metoda zdalnego sądowania laserowego jest często używana do tworzenia trójwymiarowych map krajobrazu, ale czasami jest również stosowana w archeologii. Kiedy obrazy dotarły do archeologów, rozpoczęli oni wykopaliska w rejonie Balamku. Odkryte osiedle nazwano Okomtun, co w języku Majów Jukatek oznacza kamienną kolumnę. Miasto otrzymało tę nazwę z powodu dużej liczby cylindrycznych kamiennych kolumn rozsianych po jego obszarze. Archeolodzy sugerują, że kolumny te były kiedyś częścią wejść do wielopoziomowych budynków Majów. Okomtun obejmowało obszar około 50 hektarów, na którym znajdowało się wiele różnych struktur, w tym budynki mieszkalne o wysokości od 15 do 25 metrów, akropol i place w centrum miasta. Archeolodzy znaleźli ruiny platformy, która prawdopodobnie służyła do rytualnej geur-a w piłkę zwanej pok-ta-pok. Ten sport łączył się z rytuałami religijnymi, a piłka często była wykonana z popiołów władców. Większość struktur w Okomtun pochodzi z okresu od 250 do 1000 roku naszej ery. Historycy uważają, że w tym okresie miasto było ważnym centrum religijnym cywilizacji Majów, ale w XI wieku podupadło. Archeolodzy kontynuują wykopaliska na terenie dawnego osiedla Majów i być może odkryją nowe szczegóły dotyczące historii tej cywilizacji. Posąg Sfinksa, znajdujący się w Gizie w Egipcie, jest najstarszą ze wszystkich zachowanych monumentalnych rzeźb. Jego majestat jest imponujący i budzi podziw, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że rzeźba została zbudowana w 2559 roku przed naszą erą. Posąg ma 20 metrów wysokości i 73 metry długości, co czyni Sfinksa największym monolitycznym zabytkiem historycznym. Niedawno w egipskiej prowincji Al-Minya archeolodzy odkryli ruiny starożytnego sanktuarium, w pobliżu którego znaleziono miniaturową kopię Sfinksa z Gizy. Znalezisko to ma jedną interesującą cechę – uśmiech na twarzy. Jeśli przyjrzymy się rysom twarzy Wielkiego Sfinksa, od razu zauważymy majestat i potęgę władcy. W przypadku miniaturowego posągu jest inaczej. Ten mężczyzna ma delikatniejsze rysy twarzy, uśmiech i nawet dwa dołeczki na policzkach. Uważa się, że Wielki Sfinks ma twarz faraona Chefrena, jednak twarz małego posągu wyraźnie należała do innej osoby. Eksperci uważają, że miniaturowy Sfinks może przedstawiać rzymskiego cesarza Klaudiusza, który panował od 41 do 54 roku naszej ery. Wskazuje na to fakt, że rzeźba została znaleziona w pobliżu świątyni Dendera, zbudowanej na cześć boga Horusa w okresie rzymskim. Co więcej, pod posągiem znajdowała się kamienna płyta z hieroglifami i demotycznymi inskrypcjami, które naukowcy jeszcze nie odszyfrowali. Prawdopodobnie Klaudiusz był zainspirowany Wielkim Sfinksem i dlatego postanowił stworzyć jego miniaturową kopię, ale z własną twarzą. W roku 2000 odkryli ruiny starożytnego egipskiego miasta Herakleion, które zatonęło po trzęsieniu ziemi w zatoce Abukir. Ponieważ szczątki były rozproszone na głębokościach od 10 do 45 metrów, dalsze badania były znacznie opóźnione. Niedawno archeolodzy podwodni, kontynuujący eksplorację Heraklejonu, znaleźli zanurzone ruiny świątyni Amona i sanktuarium Afrodyty wraz z wieloma artefaktami związanymi z kultem tych bóstw. Przed zniszczeniem Heraklejonu przez poważne trzęsienie ziemi w II wieku przed naszą erą było to ważne egipskie miasto portowe. Historycy uważają, że odkryta świątynia miała również duże znaczenie dla lokalnej ludności.
jest prawdopodobne, że faraonowie odwiedzali ją, aby uzyskać potwierdzenie swojej władzy od najwyższego boga Amona. W pobliżu ruin świątyni Amona archeolodzy podwodni odkryli również zanurzone ruiny sanktuarium bogini miłości Afrodyty. Na jego terenie znaleziono wiele artefaktów, w tym broń i różne przedmioty wykonane z brązu i ceramiki, datowane na lata 600-500 przed naszą erą. To odkrycie stanowi dowód na to, że w czasie panowania dynastii Set Grecy nie tylko handlowali, ale także żyli w mieście Herakleion. W XVII wieku okręt wojenny Vasa był prawdziwą dumą szwedzkiej floty, jednak zatonął w 1628 roku. Okręt odkryto na głębokości około 1 km w 1961 roku, kiedy rozpoczęto pierwsze badania nad szczątkami członków załogi znalezionymi na pokładzie. Przez długi czas wierzono, że na wojennym okręcie znajdowali się jedynie mężczyźni, ale naukowcy mieli wątpliwości co do jednego ze szkieletów. Początkowo te szczątki zidentyfikowano jako męskie, ale teraz, dzięki nowym narzędziom i metodom badawczym, archeolodzy postanowili ponownie zbadać dane i wysłali szkielet do ponownej analizy. Wydobycie DNA z kości, które leżały w wodzie przez ponad 300 lat, wcześniej wydawało się niemożliwe, ale teraz stało się to wykonalne. Podczas badania spornego próbki szwedzcy naukowcy nie znaleźli chromosomu Y, jednak nawet po tym nie byli pewni wyników. Dlatego eksperci z Laboratorium Identyfikacji DNA Sił Zbrojnych w Stanach Zjednoczonych zostali zaangażowani do dalszych badań szczątków. Dzięki ich pomocy naukowcy w końcu ustalili, że szczątki należą do kobiety. Badania trwają i w przyszłości dowiemy się więcej o życiu jedynej kobiety, która znajdowała się wśród męskiej załogi wojennego okrętu. W 2023 roku grupa archeologów z różnych krajów odkryła ruiny starożytnej podziemnej świątyni w Mitla, w której znajduje się wejście do Krainy Zmarłych. Mitla jest najstarszym miastem w Meksyku i miejscem trwających wykopalisk archeologicznych. Do XVI wieku Dolina Oaxaca była zamieszkiwana przez rdzennych mieszkańców, Zapoteków. Ich starożytne miasto Mitla składało się z domów mieszkalnych i pięciu dużych budynków z dziedzińcami. Miało również świątynię, o której pisano w 1674 roku przez księdza Francisco de Burgoa. Według jego raportów z wizyty w ruinach miasta Zapoteków, ogromna świątynia leżała pod Mitla i składała się z czterech dużych sal połączonych ze sobą. W ostatniej z tych sal znajdowały się kamienne drzwi prowadzące do głębokiej jaskini. Zapotekowie wierzyli, że to miejsce jest rodzajem portalu do Krainy Zmarłych i dlatego składowali tam swoich zmarłych. Hiszpańscy misjonarze, którzy podbili terytorium Zapoteków, obawiali się nieznanej magii, jaką mogli posiadać tubylcy, dlatego zapieczętowali wszystkie wejścia do świątyni, zamieniając kiedyś tętniące życiem miasto w ruiny. Później na tym miejscu zbudowano katolicki kościół San Pablo. Przez długi czas historycy spekulowali, że wejście do zaświatów może znajdować się pod nim. Naturalnie archeolodzy byli zainteresowani poszukiwaniem świątyni, ale burzenie kościoła w tym celu oczywiście nie wchodziło w grę. Dlatego użyli nowoczesnych metod geofizycznych, dzięki którym rzeczywiście udało się znaleźć skomplikowany system jaskiń i labiryntów znajdujących się pod katolickim kościołem San Pablo. Teraz archeolodzy zamierzają kontynuować swoje badania, aby uzyskać bardziej szczegółowy obraz podziemnej świątyni. Podczas wykopalisk w pobliżu ulicy Hein Road w Jerozolimie archeolodzy odkryli grób młodej kobiety, która według ekspertów towarzyszyła Aleksandrowi Wielkiemu w jego kampaniach jako hetera. Grób kobiety znajdujący się w jednej z jaskiń na skalistym zboczu datowany jest na 300 lat przed naszą erą. Jej szczątki były słabo zachowane i znaleziono je zwęglone. Obok kości archeolodzy znaleźli starożytne brązowe lustro. Eksperci są pewni, że kobieta była heterą wielkiego dowódcy Aleksandra Wielkiego, co wskazują pewne niuanse. Dziewczyna z pewnością nie była zamężna, ponieważ zamężne Greczynki były zobowiązane do pozostania w domu i zarządzania gospodarstwem domowym. Miała jednak bardzo drogie brązowe lustro, które zostało jej podarowane przez jakiegoś zamożnego mężczyznę jako dowód miłości. Takie lustra były uważane za luksusowy przedmiot, a tylko dwa takie akcesoria zostały znalezione w Izraelu podczas wykopalisk.
Lustro było więc bardzo rzadkie i mogło być podarowane tylko przez bardzo wpływową osobę. Ponadto Hetera, znana również jako Hetaira, była w starożytnej Grecji kapłanką miłości. Została pochowana dokładnie w miejscu, gdzie Aleksander Wielki zatrzymał się podczas swojej kampanii z Libanu do Egiptu w 332 roku przed naszą erą. Najprawdopodobniej kobieta zachorowała i zmarła podczas tej podróży. Historycy wyjaśniają, że Hetairy były częścią starożytnej greckiej instytucji. Niektóre z nich stawały się nieoficjalnymi towarzyszkami wpływowych ludzi i muzami dla sławnych artystów. Od roku 2019 Międzynarodowy Zespół Naukowców bada odległe terytoria na Syberii w Rosji. Podczas wykopalisk w osadach Omnia, One i Omnia Tło odkryli starożytną fortecę. Korzystając z metod datowania, naukowcy ustalili, że jej wiek wynosi około 8000 lat, co czyni tę fortecę najstarszą odkrytą na świecie. To odkrycie zmieniło postrzeganie starożytnych osiedli ludzkich. Wcześniej uważano, że stałe osiedla złożone z kompleksowej architektury, zwłaszcza te z strukturami obronnymi, pojawiły się dopiero po przejściu ludzi od zbieractwa do rolnictwa. Artefakty znalezione w fortecy pomogły archeologom dowiedzieć się więcej o starożytnych ludziach, którzy zbudowali tę strukturę obronną. Na przykład wiadomo, że miejscowi zajmowali się rybołówstwem na rzece Omnia i polowali na jelenie, używając włóczni z kościanymi i kamiennymi ostrzami. Ponadto ci ludzie wytwarzali ceramikę przeznaczoną do przechowywania mięsa. Archeolodzy uważają, że mieszkańcy Omnia zbudowali tę fortecę, aby chronić produktywne tereny rybołówstwa i polowań. Latem 2023 roku niemieccy archeolodzy z Bawarskiego Urzędu Konserwacji Zabytków opowiedzieli o swoim odkryciu dokonanym w Nördlingen w Bawarii. Podczas wykopalisk w tym rejonie odkryli brązowy miecz mający około 3000 lat, który wyglądał niemal jak nowy. Miecz znaleziono w grobie wśród innych artefaktów i szczątków należących do mężczyzny, kobiety i dziecka. Starożytna broń to ośmiokątny miecz z brązu z solidnym uchwytem. Naukowcy sugerują, że miecz pełnił funkcję ceremonialną, ponieważ na jego ostrzu nie znaleziono śladów używania zgodnie z jego przeznaczeniem. Mimo to mógł być skutecznie używany w walce. Badacze uważają, że miecz należał do kultury Anfield, która pojawiła się około 1300 lat przed naszą erą, gdy ludy tej kultury rozwijały technologię wytwarzania broni z brązu. Jednak nie ma jeszcze dowodów na to, czy miecz został wykonany przez lokalnych ludzi, czy został importowany. W epoce brązu ośmiokątne miecze były głównie produkowane w południowych i północnych Niemczech oraz w Danii. Niemieccy archeolodzy uważają to znalezisko za unikalne, ponieważ kurhany w tym rejonie zostały splądrowane w XIX wieku, ale ten cmentarz pozostał nienaruszony. Co więcej, badacze są zdumieni, jak dobrze zachował się miecz, mimo że ma około 3000 lat. Stolica Zjednoczonego Królestwa, Londyn, jest jednym z największych miast w Europie. Ta metropolia ma bardzo bogatą historię, dlatego archeolodzy nadal prowadzą wykopaliska na jej terenie i w okolicach. W latach 2016-2023 badacze odkryli trzy fragmenty muru zbudowanego w III wieku naszej ery przez Rzymian wzdłuż Tamizy. Te fragmenty są częścią muru nadbrzeżnego, który pomagał bronić miasto Londinium, współczesny Londyn, podczas powstań lokalnych plemion. Odkryte sekcje muru znajdują się w górnej i dolnej części ulicy Thames oraz na promenadzie Sugar Quay. Ich całkowita długość wynosi nieco ponad 100 metrów. Niektóre fragmenty muru zbudowanego przez Rzymian zawierają monumentalne kamienne mury, które sięgały 6 metrów wysokości i charakteryzowały się niesamowitą wytrzymałością. Ten mur nie tylko demonstrował wyższość metod budowlanych, ale również stał się symbolem statusu miasta w Rzymskiej Brytanii. Oprócz muru archeolodzy odkryli również dobrze zachowane drewniane konstrukcje doków i promenad. Wskazują one, jak ważnym portowym miastem było Londynium. Odkrycie rzymskiego muru w Londynie pokazuje, że nawet w najgęściej zaludnionych miastach świata, dosłownie pod naszymi stopami, wciąż kryją się liczne tajemnice i historyczne pomniki ludzkości, które czekają na odkrycie. W latach 90. podczas wykopalisk w południowym Wietnamie archeolodzy odkryli nieokreślony obiekt wykonany z jeleniego rogu. Znalezisko zostało przeniesione do Muzeum Long An w Wietnamie
i nie uznano go wtedy za cenny. W 2023 roku, kiedy eksperci z muzeum zaczęli przeglądać zbiory, natrafili na ten sam nieokreślony artefakt. Po szczegółowych badaniach okazało się, że obiekt jest fragmentem starożytnego instrumentu strunowego. W trakcie badania przedmiotu zespół ekspertów porównał go z 600 innymi artefaktami z kości znalezionymi w południowym Wietnamie. Naukowcy od razu zauważyli, że przetworzony róg jelenia ma otwór prawdopodobnie używany do przymocowania kołka do strojenia struny. Na rogu znajduje się również mostek, który miał wspierać strunę, choć niestety nie zachowała się ona. Pracownicy muzeum ustalili także, że starożytny instrument muzyczny został wykonany około 2000 lat temu, w okresie przedkultury Ao wietnamskiej. Rogi do wykonania instrumentu pochodziły prawdopodobnie od jelenia sambar lub indyjskiego barasinga. Odkrycie to świadczy o tym, że sztuka muzyczna pojawiła się w tym regionie znacznie wcześniej niż wcześniej sądzono. Eksperci uważają, że ten starożytny instrument był przodkiem współczesnych wietnamskich instrumentów ludowych. Na początku 2023 roku podczas wykopalisk w kopcu grobowym Tomo Maruma w pobliżu japońskiego miasta Nara archeolodzy odkryli gigantyczny miecz mierzący 2,3 metra długości. Kopiec grobowy Tomo Maruma, datowany na IV wiek naszej ery, jest ważnym stanowiskiem archeologicznym. Wcześniej badacze znaleźli tam artefakty z okresu Kofun, w tym narzędzia pracy, lustra ozdobione wizerunkami zwierząt oraz liczne naczynia wykonane z miedzi i brązu. Podczas ostatnich wykopalisk odkryto najdłuższy miecz, jaki kiedykolwiek znaleziono w Japonii. Jego długość wynosi imponujące 2,3 metra, a szerokość 6 cm. Broń ma lekko zakrzywione ostrze, co wskazuje, że miecz należy do typu dokan, rytualnej broni związanej z kultem boga węża. Eksperci uważają, że miecz pełnił funkcję ceremonialną, mającą na celu odpędzanie zła. Używanie tak ogromnej broni w bitwie byłoby bowiem po prostu niepraktyczne. Oprócz miecza w kopcu znaleziono również brązowe lustro w kształcie tarczy, które pokrywało trumnę ze szczątkami ludzkimi. Jego długość wynosi 64 cm, a szerokość 31 cm. Te dwa znaleziska przypisuje się okresowi Kofun, który trwał od III do VII wieku naszej ery. W 1994 roku na stanowisku w Schöningen w Niemczech odkryto starożytne ludzkie osiedle. Na miejscu wykopalisk archeolodzy znaleźli kilka narzędzi, w tym drewniany kij o długości 77 cm. Kij jest zaostrzony na obu końcach, z jednym końcem zwężającym się szybciej niż drugi. Przez długi czas cel tego narzędzia pozostawał nieznany. Jednak w 2023 roku naukowcom z Wielkiej Brytanii udało się rozwiązać tę zagadkę, korzystając z nowoczesnych metod wizualizacji. W trakcie badań okazało się, że kij jest bumerangiem. Według brytyjskich ekspertów, około 300 tysięcy lat temu starożytni ludzie wybrali lekko zakrzywioną gałąź świerku, oczyścili ją z kory i przekształcili w bumerang. Najprawdopodobniej przed wyprodukowaniem tego narzędzia ludzie sezonowali drewno, aby zapobiec potencjalnemu odkształceniu i pękaniu. Takie narzędzie mogło być używane do kierowania dużymi kopytnymi zwierzętami w pułapkę, podczas gdy myśliwy mógł pozostać w odległości około 30 metrów od zdobyczy. Chociaż specjaliści ustalili przeznaczenie narzędzia, to do jakiego gatunku starożytnych ludzi należało, pozostaje nieznane. Naukowcy spekulują, że mogło być używane przez Homo heidelbergensis, przodka neandertalczyków, który pojawił się w Afryce około 700 do 800 tysięcy lat temu. W 1981 roku na stanowisku archeologicznym Melkakuntur, znajdującym się 55 km od stolicy Etiopii, Addis Abebi, odkryto skamieniałą szczękę niemowlęcia. Warto zauważyć, że w tym regionie odkryto liczne zabytki archeologiczne, niektóre datowane na 2 miliony lat. Dlatego kiedy archeolodzy znaleźli fragment szczęki dziecka, byli pewni, że należał on do jednego z gatunków starożytnych ludzi.
technologie i narzędzia tamtych czasów nie pozwalały naukowcom zebrać wystarczających informacji o znalezisku, więc mogli jedynie hipotetyzować na temat gatunku, do którego należał ten człowiek. Hipotezy obejmowały Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster i Homo erectus, ponieważ nie było konsensusu. W 2023 roku naukowcy wznowili badania fragmentu szczęki. Badania wykazały, że kość należała do dziecka, które zmarło w wieku od 3 do 5 lat, około 2 milionów lat temu. Korzystając z obrazowania synchrotronowego, antropolodzy byli w stanie zobrazować nieprzerwane stałe zęby dziecka i zbadać cechy dwóch przedtrzonowców i jednego trzonowca. Uzyskane dane porównano z innymi znaleziskami, co pozwoliło wyjaśnić, że szczęka należała do Homo erectus, konkretnie jednego z najwcześniejszych przedstawicieli tego gatunku. Odkrycie to wskazuje, że Homo erectus był pierwszym gatunkiem Homo, który zamieszkiwał regiony na wysokościach powyżej 2000 metrów nad poziomem morza.